Niedziela Boża i nasza. Niedziela serdecznie zaprasza na Lednicę. To już 3 czerwca, święto wiecznie młodego chrześcijańskiego ducha. Witam serdecznie drogich czytelników niedzieli. Idź i kochaj, tak brzmi zachęcający apel ruchu lednickiego, skierowany nie tylko do uczestników wydarzenia. Ojciec Wojciech Prus, który zastąpił zmarłego ojca Jana Górę, mówi o zmianach organizacyjnych ruchu, o cierpliwości i o trwałości dzieła, które w swej istocie jest wieczne. Pozostaje tylko tam pojechać, aby się o tym przekonać. Cudowna historia uzdrowienia chłopca dzięki wstawiennictwu ojca Pio. Mateo nie miał prawa przeżyć, a jednak wyzdrowiał. W chorobie spotkał się z brodatym mnichem, który wezwany nieustannymi modlitwami rodziny, przyjaciół i innych nie mógł odmówić pomocy. Niepodważalne fakty, zderzenie sceptycyzmu z niewytłumaczalnym na ludzki rozum przypadkiem. Przecież to Pan Jezus powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła. Ależ to znakomity wywiad z arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Nie oglądając się na modną poprawność polityczną, hierarcha mówi wprost o umieraniu Kościoła na Zachodzie, który traci i wiernych, i kapłanów, o fenomenie duszpasterskim Medjugorje, o pigułce wczesnoporonnej dzień po, o odwadze w obronie życia, bogactwo trafnych myśli na łamach niedzieli. Czy tylko zdrowie i komfort kobiet są jedyną troską koncernów farmaceutycznych propagujących antykoncepcję hormonalną typu Elawan? A może zysk kosztem zdrowia psychicznego i moralnego milionów kobiet potrzebujących prawdziwego wsparcia i pomocy? Co zatem niesie ze sobą Elawan? USA nigdy nie oddałyby swojej suwerenności na rzecz globalnego superpaństwa. To, co mówi niedzieli doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Ted Maloch w obliczu europejskich zawirowań, jest bardzo ważne. Ważne również dla Polski, gdzie ostatnio Ted Maloch gościł. Jego obecność na Jasnej Górze jest też znacząca. Niedziela Boża i nasza. Jaka jest europejska wiara według liczb? A te, jak wiemy, nie kłamią. Polacy określają się w większości jako wierzący, ale tylko 27% z nich się modli i tylko 25% uważa za zasadne propagowanie przez państwo wartości religijnych. Ciekawe i pouczające statystyki. Polecam. Kościół jest dla wielu wygodnym obiektem ataków, czasami, a nawet częściej uzasadnionymi. Niemniej większość tych niesprawiedliwych ocen wiąże się z wypaczonym spojrzeniem oceniających, którzy w ten sposób uspokajają własne sumienia. Dotyczy to również pogubionych księży. Ksiądz dr Marek Dziewiecki mówi prawdę bez owijania w bawełnę. Niemcy chcą m.in. do Polski wypchnąć najmniej im potrzebną w gospodarce rzeszę migrantów. A Rosja eskaluje konflikty, aby wypędzać ludzi do Europy Zachodniej i tym samym osłabiać ją, pisze Michał Karnowski w Kwestii Uchodźczej. A Witold Gadowski przypomina czytelnikom komunistycznego patrona obecnych elit Unii Europejskiej, niejakiego Spinellego, któremu hołdy składają ze strony Polski Róża Thun, Danuta Hübner. Idee Lenina wiecznie żywe, znakomity dziennikarz kreśli przerażające parantele. Kulisy komunistycznej cenzury odsłania w wywiadzie z naczelną niedzieli Lidią Dudkiewicz Błażej Torański, autor książki Knebel, cenzura w PRL-u. Śmieszne i straszne historie mieszają się w cenzorskim tyglu. A czy dzisiaj wewnętrzny cenzor, jakim jest poprawność polityczna, nie wyrządza więcej szkód? Tym, którzy krzywdzą dzieci, Pan Jezus zaproponował kamień u szyi. Obecne władze w Polsce wprowadzają nowe przepisy, jeszcze bardziej chroniące dzieci przed przemocą dorosłych. Nie można przymykać oczy na społeczne patologie, pisze Katarzyna Wojnarowska. Czarnogóra dołączyła do NATO. To stosunkowo nowy kraj europejski. Jakie ma atrakcje? Jakie są jego mocne strony? Pisze Wojciech Dudkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej i pożytecznej lektury. Najnowszy numer niedzieli prezentował Marian Florek. Niedziela Boża i nasza.